kolejny dzień w pracy. Mam pierwszy przejazd. Jestem we Wrocławiu. Dzisiaj zobaczymy, jak tu się zarabia. Zapraszam. Od pani Jagody. Tak. To nie o pana Emeryma. Nie. I am your Uber driver. You're joking. Maybe not. Can I make a picture of this? Oh my gosh. I wanted to take deodorant. Okay, this is awesome. This is awesome. 40 kilometers. The pole is. But where? Oh fuck no. This is a nice feeling. Also the sound. Dzień dobry, przepraszam. Czy pan Tomasz? Opel Meriva. A wyświetla się Opel Meriva? Ja miałem ich przeciwko. Dzień dobry, czy pani Paulina? Jestem pani kierowcą, zapraszam. Poważnie? Tak, do Warsaw Fashion Outlet. Tak. Tak, tylko to miał być Toyota? Opel Meriva. Aha. Tak, zepsuł mi się, więc przepraszam. No spokojnie. W porządku, no, normalny przejazd. No. Nie zbiera się w ogóle. Nie no, ja przedłużę kurs w takim razie, bo... Na himalajsku. Tak. Przepraszam, że taki mały samochód. Dziwne auto. Powiem panu, przyzwyczaiłem się do Opel. Opel, przepraszam, każdy dzisiaj narzeka na Merivę. Ja nie umiem tego na aplikacji zmienić, żeby tego auta nie było. A Merivy nie ma. Musiałem coś. Dobra, no to pan myślał. Dobre? Tak. Dlaczego? Ciekawe. Specyficzne. Zaskakujące, może tak. Mi się nie podoba, jest strasznie mały. To do tych korków pojedziemy. Nie powiem, zaskoczyłeś mnie. Aj, ze ślizgu. Cały czas się ślizgamy. Tak? Tak. Dzień dobry, pani Lera. Tak. Zapraszam. To jakiś żart? Jeździ pan Porsche w Uberze? Korzystając z okazji, pokażę wam go z tej strony. Jako że nie jestem firmą, która zajmuje się produkcją filmów, to jestem sam. Tak wygląda samochód. Prezentuje się naprawdę ciekawie. Przepraszam. Czy pani Kasia? Jestem pani kierowcą, Robert. Zapraszam. A to jest poprzedni pasażer. Spodziewałem się innego auta. Tak, przepraszam, jest jakiś błąd aplikacji czy coś. Dobra. No. Pan Mateusz? To zapraszam. Co pan taki zadowolony? O, tu są jakieś jaja. Jak to? Nie wiem, to ma za kilometr? To znaczy nie rozumiem. No nie, no, wiesz, no rzadko się zdarza, że taksifajem podjeżdża nowy Porsche. A, o to chodzi. No, myślę, że tutaj moje zdziwienie nie powinno pana dziwić. Wszyscy narzekają, że miał być Opel, a tutaj jest taki żółtek. Przepraszam, no. No to ciekawe. Mam nadzieję, że nie, stuwa, nie. Jedziemy normalnie. I co tam, pan sobie tak jeździ taksifają taką furą? No trzeba jakoś pracować, proszę pana. No ja rozumiem, że do pierwszego to średnio wystarczy. Pana jest dopiero 18. Jezu, no przyznam szczerze, że jak jeżdżę... A u mnie już zero na koncie, więc jak... trzeba po prostu dorobić. Jak jeżdżę tyle czasu, tak? Tyle lat Uberem, taksifajem, to jeszcze nigdy tak nie byłem w szoku. Jadę oddać auto. Trochę obudzę ludzi, bo już późno. O, masakra. Kończymy. Tutaj spotykam się
z wypożyczalnią i oddaję samochód. Przesiadam się z niej do mojego kochanego busa.